Siemaneczko, cześć, witajcie w cyklu Mokre Gacie, kiedy zmieniam pampersy co odcinki. Nie, co odcinki to nie, ale co trzeci odcinek. W sumie dawno nie grałem. Wy to widzicie tam powiedzmy co trzeci dzień, podejrzewam. Co trzeci dzień albo codziennie, zależy jakie inne jeszcze gry gram w międzyczasie. Natomiast u mnie trochę czasu minęło i w sumie... Dobra, już sobie przypomniałem. Uciekliśmy. Aha, już jesteśmy tu w sumie przy tym, ale tam jest Android, oczywiście nieprzyjazny. Więc, dobra, cykamy. W ogóle, dobra, strzelbę nic nie mamy, miotacz ognia mamy, ale ostatnio... No tak, długo już nie widzieliśmy obcego, ale nie wierzę, że się pozbyliśmy obcego całkowicie. W razie są te irytujące androidy. Trochę tak szczerze, trochę tak zeszło z tonu. Nie wiem, czy to tylko moje zdanie. Oczywiście ja wypowiadam się tylko za siebie, nie? Ja mam zawsze tam swoje własne zdanie, nie? Nie przypodobuję się, czy jak to się mówi, nie próbuję się przypodobać tam komuś. Natomiast no mówię... chyba się wróciliśmy. Do administracji. I znowu jestem tutaj. Udaj się prywatnym transportem do rdzenia polu. No byłem tutaj i nic się nie działo. To czekajcie, idziemy jeszcze z powrotem. To jest tak jak kurde się wraca po jakimś czasie. Nie, tak odnoszę wrażenie, że trochę zeszło z tonu. Już nie jest takie creepy. Takie straszne. Za dużo się akcyjniaka zrobiło z tymi androidami. Co prawda te androidy też potrafią sprawić, że zawału dostaje, ale to nie jest już to samo według mnie. A. Panie, że ten android się tam nie ruszył, dobra. Aha, bo to było nieczynne. To obstawiam, że to jest to. Albo tu. Aha. Kurde, udaj się do rdzenia Apollo. Tu w ogóle gdzieś coś pisze? Gdzie to idzie? Przywołaj tranzyt. No dobra, spróbujemy. Najwyżej odpalimy z punktu zapisu. Tranzyt bezpieczeństwa. Nie, no tam muszę iść. Jezus, no zaciąłem się, nie wiem co teraz robić. Samuels uda się do Sixon, a do... Udaj się prywatnym transportem do rdzenia Apollo. Tam jest tranzyt bezpieczeństwa Apollo. Ale to jest tranzyt. Tranzyt system. Zobaczymy. Polecimy tam najwyżej, odświeżymy. Nie wiem, czy to działa, czy nie. Tamten se stoi. No dobra, coś się otwiera. Jest. Dalej gra próbuje, że tak powiem, tak na dźwiękach. Dźwiękami trochę straszyć. Ale no mówię, nie, to nie jest już to samo co na początku. Z Dead Space'em pamiętam, bo trochę to porównuję do... Trochę tą grę porównuję do Dead Space'a. Zobaczymy. A jest, do rdzenia pola, okej. O, jest, osiągnięcie, spoko. Porównuję do Dead Space'a, bo jest taki klimat bardzo podobny też w kosmosie na statku. Bo Dead Space był bardziej większym akcyjniakiem jednak, bo tam były różne bronie, to też są różne bronie, wiecie o co chodzi. Ten brytyjski akcent. W sensie Dead Space też taki był na początku, przez dłuższy czas strachał i to dosyć nieźle, ale już pod koniec się taki akcyjniak zrobił. Tylko że tam to było spoko, nie? Bo tam to pamiętam, feeling ze strzelania był bardzo fajny. Fajnie się odstrzeliwało kończyny tym nekromorfą, czy jak to się tam zwał, tak zwał.
Natomiast no tutaj strzelanie nie jest przyjemne, nie ma tego feelingu. Jest takie... nie. Ale nie mam o to pretensji, bo obstawiam, że po prostu tak skupili się bardziej na klimacie. Apollo's redirected core android duties, and they've just walked away from the maintenance we requested after we got the news. Coolant's everywhere, gas has escaped, and the primary access lift has shut itself down. I flagged the help request, but apparently I'm 45th in line. Systems are suddenly obsessed with hazard containment. I'm gonna find a way down. Spreading out. Co to tak pika? You've got to be shitting me. Co? Aha. Muszę przejść przez to, tak? Chyba pogorszyłem sprawę. What the sh... Dobra, to nic nie zadziała. Spoko. Tam jest wszystko zamknięte. Tam się nie mogę dostać. Chyba, że znowu czegoś nie widzę. Co jest bardzo prawdopodobne. Nie mam. A w ogóle czekajcie. Zobaczmy. Apteczki nie mam. Cyk. O, w sumie mam prawie wszystko. Patrzcie. Okej, i jeszcze granat hukowy, hałaśnik. Mołotow mogę stworzyć. Ale mam chyba limit. To bomby dymnej nie mam. Kurde, jakbym, nie wiem, jakiś skarb obrabował, tyle mam. Chociaż i tak tego nie używam. Nie wiem, jakoś nie czuję potrzeby. Aha, już jest. Dobra. Tylko, że tam się nie mogę... O, czekaj, czekaj, czekaj. Co to było? O, weź akumulator. A tu coś się świeci? Nie wiem. O co tu chodzi? A, Jezus Maria. I'll bet. No tak. I na bank tego nie odzyskam. Kurde, teraz jestem bezbronny. Chociaż w całej grze jestem bezbronny. Piszcz jak dziewczynka. Fazmofobii to trochę lepiej. Chociaż i tak krzyczym, ale fazmofobii jakoś się inaczej gra w horror z kimś. No i co? Otwieraj to. No dobra. A gdzie jest moja broń? Halo? Ricardo, the weigh-in's blocked off. The schematics they use for the Sevastopol sales tour should be nearby. See if there's a back door. Spraw mapę. Sprawdź mapę, no gdzie ta mapa? I tu jest. Okay, let's see. There is a power conduit that links to the Apollo core. I can use that. You think you'll fit? Turn off the electric, take some deep breaths, squeeze, easy. Kod tak napisany, że nie zauważyłbym. Dobra. Zresztą... i tak nie możesz pisać kodu, jak nie poznasz tego kodu. Takie słabe. W sensie... gra ci jawnie pokazuje, że nie znasz tego kodu, bo nie możesz interakcji z tym panelem wykonać, nie? Trochę takie... Wiecie, w niektórych miejscach gra nie ułatwia nam, bardzo utrudnia, bo według mnie dosyć trudną, znaczy się trudną, wymagającą jest ta gra, a w niektórych momentach po prostu taką łatwiznę. Ej, koleś, nie znasz kodu. Teraz tak, gdzie iść? Aha, w sumie gdzie iść, no. Boże, ale to jest klimatycznie teraz. Shit.
Czekajcie, tu jest jedno pomieszczenie, coś tu jest ciekawego. Ale dalej przyznaję, że efektami dźwiękowymi dalej robi robotę i się cykam. Cykam się, cykam, cykam, cykam. To jest niesamowite, że... A, androidy znowu. Tak? Ale na dole. To jest niesamowite, że żaden horror nie potrafi mnie teraz wystraszyć. Czy to film, czy serial? Ale gram w grę i normalnie... Gray, it's Chief. There's something wrong with your synthetics. The team I requisitioned to acid strip lower habitation just stopped in their tracks. They brought something about a hazard containment order, tried to get into my control booth, and then just marched off. I know I always complain about those spooky fall bastards, but now I've got proof their wiring's faulty. Ricardo, conduit's offline for now. I've pulled up the Apollo schematics here. It looks like you can get to the access to the turbine shaft. It's coming from me. There'll be an emergency shutoff nearby, but it won't stay off forever. You'll have to get inside quickly. What? Co? To już otwierałem. No i co? Chyba, że ja czegoś nie widzę. Aha. O mój Boże. Coś się wydarzy, nie? Ej, niby kurde... Wiem, że nie ma obcego, ale... Coś się musi wydarzyć. Autentycznie. Zapisu. Jezus, aha, to myszką tak zrobiłem, dobra. Też jest jedno pomieszczenie. Dobra, zobaczmy. Nic. Nic. Kurde, same błędy. Nic. Idziemy dalej. Zapali się. Ale mam ciary, mam ciary, kurde. Będę powtarzać, klimat jest tak gęsty. Ja bym chciał taki film zobaczyć, nie? Serial. Nie chcę uczestniczyć w takiej grze. On coś tu mówił, że na czas. Musiał się chyba pospieszyć. Dobra, zobaczymy. Czekaj, czy ty mogę sterować? Nie. Turbines off. Way should be clear. Ale gdzie? Dawaj, 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 bo zginę. Czy to musi tak mrugać? Jezusieńku. This is gonna be tight. Teraz będzie ciężko? A. Ona powiedziała, będzie ciasno, a nie ciężko. Ciężko to ja mam od początku tej gry. Just keep them cross for me, huh? There's gonna be lots of Jones down there, Rip. Could be dangerous. Samuel sacrificed himself so I could get here. Mówi mi, że może być niebezpiecznie. No co ty nie powiesz? Jak się denerwuję, to bardzo dużo gadam, wiem. Jestem taki sam.
Co? Detonator. O nie, zaczynało się to. Zapisz kraj. Zapisz. Okej. Where are we? I czyli mam iść tam, dobra. Ricardo, main entrance is locked. Any idea what to do next? Kurde. Trasa sygnał. Super. Ricardo? For Christ's sake. If you can hear me, find an... O nie, jestem przy tym. Ale jak mam się tam uzyskać dostęp do systemu Apollo? Another way to make contact. Something's up with my earpiece. Znajdźmy konsolę z ludźmi Apollo. Holy shit. Dobra, jak... O mój... O kurde. Czemu nie ma na wprost? Teraz tak, w prawo się nie dostanę. No w lewo muszę iść. Nie, bo znajdź pomieszczenie konsolę z ludźmi systemu Apollo. Kurde, na koło przesijanie. O Boże. A ja, to i tak są zamknięte, spoko, to nie wiem po co. Co to było? To nie był android. Kurwa, to nie był android. Zamarłem. Nienawidzę. No. Kurwa jebana mać. Czy ja nie zabrałem... Nie zabrałem tych. Nie zabrałem... broni. I nota ciszy dla debila. Albo to jest po prostu ta gra mnie poprowadziła, że teraz bez broni będę chodzić. Że to jest jakiś etap, kurde, creepy. Jak w Resident Evil ostatnim, w tym Village. Ten etap z trzecim bossem, tym dzieckiem czy tą lalką. Nie mogłem tam nic strzelać ani nic. Mam nadzieję, bo jak się wkurwię, że nie zabrałem broni. Ale no nie było tam chyba dostępnej. Ona gdzieś tam poszła do depozytu przecież. Kurde, nie wiem. Ja pitole, nie? Ale jestem wkurwiony teraz, bo nie wiem. No tak, jeszcze mi pikaj, nie? Co to jest? Maska przeciwgazowa. Można wejść w skażone obszary. To mogę się tam cofnąć chyba, nie? Cofnę, to ja się w rozwoju się cofnąłem. Mów trochę. Głosy Sewastopol. Mów trochę do mnie, to będzie mi lepiej. Jezus! Jeszcze gorzej widzę. Nie. Jezu, ten efekt mnie tak posrał. Jezus, to... Nie wiem, gdzie biegnę. Jezus, ale jestem pipka, nie? Uwielbiam tą grę. Obieg oczyszczony, pojadę na Apollo. Co? Jest punkt zapisu.
O mój Boże, dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Macie, na koniec, tak się trochę posrałem. A że się posrałem, jak zakładał maskę, to jest kurde ewenement, nie? O Jezus Maria, Matko Boska. Dobra, kończymy ten odcinek na dzisiaj. O, muszę trochę odpocząć. Jakieś 5 minut, a wy poczekacie z 2-3 dni. Dzięki, że oglądaliście. Zostawcie łapkę w górę. Chociaż na... Pomóżcie. Pomóżcie, w sensie, wesprzyjcie mi jakoś. Zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. I dzięki. I trzymajcie się i do następnego. Cześć.